Panele fotowoltaiczne czy elektrownia wiatrowa, co się opłaca bardziej? Bo nawet koleżanka Michalina, która ma firmę od fotowoltaiki, pyta, czy w przyszłorocznym godzinnym systemie rozliczeń to fotowoltaika będzie się bardziej opłacała niż elektrownie wiatrowe, czy elektrownie wiatrowe bardziej niż fotowoltaika. Jedziemy. Jaka jest wielka różnica pomiędzy elektrownią wiatrową a panelami fotowoltaicznymi? Profil produkcji. O ile 70% produkcji z paneli fotowoltaicznych przypada w okresie ciepłym roku, czyli od marca do końca września, o tyle 70% produkcji z elektrowni wiatrowej przypada w okresie odwrotnym, czyli od października do kwietnia. Ta-da! I to już jest, wiesz co, ta duża różnica, bo z kolei nasze, jeżeli mówimy o własnym zużyciu, to własne zużycie oczywiście, że mamy większe w tym okresie zimowym, nie? No ale to jest jedna rzecz. A przeciwko elektrowniom wiatrowym z kolei w takich średnich miejscach przemawia spiętrzenie produkcji. Czyli co mamy na myśli? Że to, że 70% produkcji jest w ciągu tych 6 miesięcy, to jest super, ale to nie jest tak jak z panelami fotowoltaicznymi, że co dzień mamy prąd. Że to może być 70% w okresie 6 miesięcy, ale mamy takie okresy 3-4-dniowe, kiedy ta produkcja jest równa produkcji maksymalnej, czyli na przykład jeżeli mamy 10-kilowatową elektrownię wiatrową, to będziemy mieli 240 kWh dziennie. Rozumiesz? Przez 3 dni z rzędu. Więc w tym momencie musimy to zrzucać gdzieś. Okej, rzeczywiście jeżeli mamy elektryczne ogrzewanie domu, to w tym momencie po prostu wyłączamy wszystko inne, wrzucamy to w grzałki, odbieramy ogrzewanie i tyle. Ale pamiętajmy też, że po tych 3 dniach mogą nastąpić kolejne 3 dni, w których wiatru nie ma albo jest bardzo słaby. Więc to jest ta różnica, że na panele fotowoltaiczne możemy bardziej liczyć na codzienną produkcję. Małą, ale codzienną. Elektrownia wiatrowa to jest produkcja duża, ale niekoniecznie codzienna. I teraz, żeby z tym zawalczyć, to według mnie, zanim zadamy jakiekolwiek pytanie, jeżeli bierzemy pod uwagę elektrownię powyżej 2 kW, to jednak, nawet na Allegro, może nie stacje pogodowe, ale wiatromierze kosztują po 80 zł z przesyłką. I taki wiatromierz, dokładnie tak jak kolega podrzucił, że podłączamy do, czy do Home Assistanta, czy do czegokolwiek, tak żeby zliczał nam impulsy. I już. I mamy pomiar wiatru i wydaje się, że jest to niezbędne, żeby podjąć decyzję. No chyba, że mamy rzeczywiście wieczne miejsce, o którym dokładnie wiemy, że jest wieczne. Natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to zanim podejmiemy decyzję, to przemierzmy. I teraz konkret 2 kW, 3 kW. 3 kW fotowoltaiki, 2-3 kW elektrowni wiatrowej. W tym momencie elektrownia wiatrowa wygrywa zawsze, dlatego że koszt instalacji jest o wiele mniejszy. Czy to będzie na maście wolnostojącym, czy według mnie w ogóle tak małej elektrowni nie ma sensu stawiać na maście wolnostojącym, no bo to w dzisiejszych warunkach to jest elektrownia od 1,20 m śmigła do 1,60 m, 1,70 m śmigło, czyli do 3,5 metra średnicy max. To takie elektrownie idealnym miejscem dla nich jest dach albo komin. W tym momencie, no porównaj sam, ilość elementów na dachu, które trzeba, żeby zamontować panele fotowoltaiczne, a ten jeden słup, który wystarczy, żeby zamontować elektrownię wiatrową. I w tym momencie, nawet jeżeli to będzie elektrownia mniejsza niż ta ilość fotowoltaiki, którą myśleliśmy, żeby zamontować, to z samej różnicy, że ona będzie dawała ci energię wtedy, kiedy będziemy jej bardziej potrzebować, to z samej tej różnicy wynika większa opłacalność elektrowni wiatrowej. Przy instalacjach off-gridowych, czy tam przy instalacjach z magazynem energii w ogóle, a wydaje mi się, że to jest już od przyszłego roku norma, że będziemy instalowali magazyny energii wszyscy. Zresztą też zrobię film, bo zaczynają troszeczkę tanieć ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe, LiFE PO4, więc zrobimy sobie przegląd rynku, co jest w ogniwach dostępne w tej chwili. Więc zajmijmy się elektrowniami w tej chwili ciut większymi. I tutaj już nie jest to tak oczywiste, nie? To znaczy, jeżeli nie wiesz, czy masz wieczne miejsce, to w tym momencie instalacja fotowoltaiczna, jej opłacalność zależy od tego, jak dobrze ją kupisz.
Czyli czy strasznie dużo zapłacisz za montaż na dachu? Czy masz na przykład może możliwość zrobienia altanki z fotowoltaiką i zakosztuje cię tylko i wyłącznie fotowoltaika jako taka? Takie elektrownie to już jest montaż na żerdzi energetycznej, natomiast 3 do 5 kW jest też możliwość, jeżeli masz taras koło domu, bo w tym momencie można to rozpatrywać montaż na rurze, czyli na maszcie rurowym. To wcale nie wyjdzie taniej. Ale powiedzmy, że koszt zakupu takiej elektrowni to będzie około 15 tysięcy złotych i koszt montażu i podzespołów to będzie drugie tyle. Czyli mówimy 5 kW w okolicach 30 tysięcy złotych. No to jest bardzo porównywalne z 5 kW fotowoltaiki. Inwertery są te same. Przy elektrowni wiatrowej inwestujesz jeszcze dodatkowo w sterownik z funkcją też od razu hamulca i od razu ogrzewania domu, czyli to, co czasami potem ludzie dokupują do fotowoltaiki, czyli te przetwornice, które mają grzać im dom z fotowoltaiki bezpośrednio, to tutaj w sterowniku masz od razu. Nie? Te mniejsze sterowniki są bodajże około 1000 zł, tak jak orientowałem się u kilku producentów. Niestety. Tutaj problemem mogą być już przepisy budowlane, dlatego że jeżeli nie umieszczasz tego masztu chytrze przy domu, żeby on udawał maszt związany na stałe z budynkiem, no to już jesteś 10-12 metrów. 10-12 metrów, powyżej 10 metrów w zasadzie należałoby robić albo te nowoczesne zgłoszenie budowlane, które jest tak samo trudne jak zezwolenie budowlane, bo i tak musisz wziąć kierownika budowy, albo zezwolenie budowlane. Więc w tym momencie, jeżeli jesteś aktywnym inwestorem, czyli w sensie nie kupujesz to w firmie, tylko próbujesz to zrobić sam, czy tam używać ekip do wykonania poszczególnych części, poszczególnych czynności montażowych, to w tym momencie elektrownia wiatrowa będzie troszeczkę trudniejsza w instalacji. Natomiast wiesz co, no, według mnie wielką przewagą nawet na dachu jest to, że ingerencja w poszycie dachowe jest minimalna. Mało tego, jeżeli planowałeś dach lekki, czyli dach blaszany, to w tym momencie te kilkadziesiąt, no pewnie z 15 czy więcej kilo, które wynikają z samego ciężaru fotowoltaiki dołożonej do tego blaszanego dachu, może robić różnicę, a siła unoszenia, czyli to, że jak wiatr wieje i próbuje zerwać te panele, to już zupełnie inna inność. Więc też tutaj a propos skomplikowania konstrukcji, według mnie przy tych mocach i tak elektrownia wiatrowa wygrywa, nie? I teraz idziemy na maksa, czyli 10 kW. 10 kW, tutaj kolega Marcin spowodował, że elektrownie są w miarę niedrogie. Wszystkich zainteresowanych, druga grupa już Marcina powstała, już druga grupa. Pierwsze już elektrownie są złożone, czekają teraz na 27, na śmigła i pakują się w kontener i jadą. Teraz powstała druga grupa. I Marcin mówi, żeby tak, wiesz, bardzo ostrożnie przeliczyć sobie 10 kW za jakieś 60 tysięcy, płacąc już na gotowo za instalację, nie? I przyjmijmy dla potrzeb policzenia opłacalności te 60 tysięcy. To przy 60 tysiącach, jeżeli ta elektrownia zrobi nam 10 MWh rocznie, czyli mamy 10 tysięcy złotych zwrotu rocznie, to jest to średnio opłacalny sposób inwestycji. Dla mnie wszystko, wiesz, co przekracza horyzont 5 lat, to od razu, wiesz, dla mnie to jest ciężkie. No, po prostu ja nie potrafię liczyć w kategoriach, że mam 20 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne i za 20 lat to ja dopiero zacznę na nich zarabiać, dlatego że jak cofniesz się 20 lat do tyłu, to stary, no, nikt nie ma pojęcia, co będzie za lat 20, nie? Więc ja liczę w zwrot inwestycji w tym horyzoncie czasowym, na który mam wpływ, czy który mogę przewidzieć, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale z kolei 10-kilowatowa instalacja fotowoltaiczna w Polsce kosztuje bardzo podobnie i tutaj mamy już pewność, że te instalacje w przyszłym roku będą bardzo mało opłacalne. Jeżeli będą godzinowe stawki skupu, no to pomyśl, że w tej chwili masz kłopoty przez to, że jest 253 V,
Czyli w każdej sytuacji, w której spotyka Cię 253 V, możesz być pewien, że cena skupu będzie zerowa albo ujemna. Dlatego, że to jest te 253 V oznaczają, że produkcja z fotowoltaiki w tym momencie jest za duża. Czyli nikt tej energii nie potrzebuje, nie? Więc to będzie pewne, że przy godzinowej stawce w tym momencie nikt nie będzie chciał jej od Ciebie kupić, tak? No i jakby prosto i jasno. Dlatego nawet, bo Michalina zapytała, że ona mogłaby sobie taką 10-kilowatową instalację fotowoltaiczną wykroić za jakieś 30 tysięcy na dobrych podzespołach. No bo jakby ona w tym pracuje, nie? I czy w tym momencie ciągle jest jakaś przewaga elektrowni wiatrowej? Dla Michaliny jest. Dlatego, że wiesz co, jeżeli ona zajmowała się jakimikolwiek instalacjami, to w tym momencie ona na pewno nie weźmie instalatora zewnętrznego. Czyli nawet marża instalatora jej nie interesuje. Na pewno jest w stanie znaleźć u siebie firmę, która stawia słupy średniego napięcia dla spółki energetycznej, czy pogotowie dźwigowe, które chociażby demontuje takie słupy, czy tam przestawia rolnikom, bo to jest według mnie największy biznes. Są firmy, które nie żyją z takich zleceń, które takie zlecenia łapią raz na pół roku czy raz na miesiąc, bo czasami rolnicy, którzy kiedyś byli zmuszeni, żeby puścić linię energetyczną przez swoje pole, uznają, że bardzo niewygodne jest miejsce, w którym stoi słup. I w tym momencie spółka energetyczna musi 3 słupy czy 5 słupów przestawić. I wiesz, nie opłaca im się brać firmy, która obsługuje ich zawsze, do 5 słupów, które za sam dojazd zapłacą więcej niż za tę usługę, nie? W związku z tym wtedy szukają firmy lokalnej, tych pogotowi dźwigowych, pogotowi energetycznych i wtedy mało tego, że każdy z tych słupów wyjęty z ziemi nie ma prawa być wstawiony z powrotem, czyli jak jest 5 słupów do przestawienia, to ta firma wyjmuje 5 słupów, nie ma co z nimi zrobić i wstawia 5 nowych słupów. Żerdzi energetycznych typu E! Wstawia nowe, a 5 starych nie ma co z nimi zrobić, więc dla niej ty, pojawiając się i umiejąc rozmawiać, a zwłaszcza właśnie, tak jak Michalina, firma z firmą, czyli ja od was to wezmę na fakturę, normalnie będziecie to mogli sprzedać, zdjąć ze stanu, wiesz, nie to, że wyrzuciliście w lesie złom, to w tym momencie ona to kupi rzeczywiście tanio. Oprócz tego z czynności instalacyjnych, no to wymagane jest, tam jest otwór konstrukcyjny, bo każdy z tych słupów jest rurą betonową, struną betonową zawirowaną, to jest super twarde, super fajne, super sprężyste, bardzo dużą odporność ma na ścinanie, zginanie i tak dalej. Natomiast my musimy do tego zamocować elektrownię. I moim sposobem było zawsze wklejanie rury 90, bo tam otwór konstrukcyjny od wewnątrz jest 90 mm, wklejanie rury 90, na której już spawamy takie mocowanie, jakie jest potrzebne. Moje elektrownie nie potrzebowały żadnego mocowania, bo ja robiłem tak, żeby był kielich od strony elektrowni, który po prostu jak czapka wchodził na rurę 90, skręcało się go 4 śrubami i już. Natomiast w momencie, kiedy jest kołnierz ze strony elektrowni, no to wiadomo, że kołnierz spawasz na rurze od strony słupa, wklejasz rurę w słup, no i w zasadzie cała instalacja, tak? Jeżeli tamte słupy energetyczne nie miały albo pozostały gdzieś tam od nich te tak zwane ustoje, czyli prefabrykowane fundamenty, no to jest rzecz, którą będziesz musiał kupić jako nową albo zapłacić, żeby ta firma, która ci to postawi, stawiała jako nową. Oni już mają przećwiczoną u ciebie w starostwie powiatowym, w wydziale architektury, tam gdzie te, czy tam w gminie, czy gdziekolwiek, przećwiczoną ścieżkę zgłoszeń, zezwoleń, więc tutaj też zyskujesz czas i też pieniądze, zlecając całą kompleksową usługę postawienia tego słupa takiej firmie. I w zasadzie to jest koniec instalacji, bo co, przychodzą do domu 3 kabelki, wpinasz je do sterownika i już, wiesz, sterownik do inwertera fotowoltaicznego. No dobra, zapomniałem jeszcze o tym, że grzałki musisz podłączyć, mimo że elektrownie schodzą z wiatru, to jednak ta możliwość wyhamowania elektrycznego, wyhamowania za pomocą nadmiernego odbioru energii musi istnieć, nie? I pamiętamy, że nie sprzeczamy się w ogóle, dlatego że energia wiatru to też jest energia słoneczna, bo energia wiatru powstaje w ten sposób, że słońce gdzieś świeci mocniej, powietrze się rozpręża, gdzieś się świeci słabiej, zimne powietrze się kurczy,
No i z tego, gdzie jest większe ciśnienie, do tego, gdzie jest mniejsze ciśnienie, wieje wiatr, więc energia wiatru też jest energią słoneczną. Jak ja bym to zrobił dla siebie? 1,5 kW elektrownia na dachu plus fotowoltaika. Dlatego, że ten sam inwerter mam prąd i latem, i zimą. 2 kW fotowoltaiki w dzisiejszych czasach to jest 5 paneli. Prościutki 3 kW inwerterek załatwi nam wszystko. I już. I to jest inwestycja prawie żadna w stosunku do ilości wyprodukowanej energii. Bije wszystko na głowę. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania co do tego, jaki sterownik, a jak ja bym chciał tylko w off-gridzie, jakie baterie, jakie napięcie baterii, jakie inwertery fotowoltaiczne i tak dalej, wszystko to w komentarzach i będziemy robili filmy na ten temat. W ogóle planuję zrobić jakieś, może stacjonarne, może przez internet, to się jeszcze dogadamy, szkolenie dla ludzi, którzy są zainteresowani instalacjami, czyli albo chcą być instalatorami, albo aktywnymi inwestorami na przykład. O. Trzymaj się i silnych wiatrów!